Raz, dwa. Słychać wszystko. Hi guys, witajcie na moim kanale. Ała, strasznie boli mnie noga. Tutaj, w tym miejscu, nie wiem o co chodzi, ale słuchajcie, jest 7:30. Ała! Jest 7:30 i zabieram was dzisiaj na swój trening. W moim życiu. Ja wczoraj nic nie jadłam i Adam, mój trener, się pytał, czy ja wczoraj jadłam śniadanie i ja powiedziałam, że nie. A on to sprzedał mojemu dietetykowi i wtedy Akop do mnie dzwonił, że czemu ja nie jem. Więc dzisiaj breakfast. Zjemy sobie jakiś jogurt z muesli. No, ja chyba spróbuję sam ten. To smakuje jak lody. Okej, więc ja zjem sam ten dżem i muesli. Więc lecimy dalej do łazienki, umyć się. To mój kucharz. That's my best friend. She a real bad bitch. Got her own money. Okej, przyszła też do mnie nowa dostawa jedzenia. Zobaczymy szybko, co my tu mamy. Jakieś orzeszki z jogurtem. Znowu jakieś orzeszki z jogurtem. Smażony ryż z kurczakiem i warzywami. Baby brzoskwinie. Kurczak, ziemniaki i surówka. O kurde, lecimy. Dobra, to jest dobre. Pieczony łosoś, ryż, kolesław, dobra fasolka. Nice. Kanapka z szynką z warzywami. Makaron pesto z kurczakiem. Let's go! Winogrona. Panini z szynką i warzywami. Dobra, słuchajcie, więc ja już jestem przebrana. Czekajcie, pokażę wam mój outfit. Because I feel good. Czuję się jak sportowiec w swoim outfitie. Jeszcze jak mam tą torbę, to ja się czuję tak professional. Idziemy szukać jakiegoś panka, bo ja bym chciała dzisiaj poprowadzić samochód. Więc szukamy panka i jedziemy na trening. Jeśli w przeciągu 5 minut znajdziemy panka, to nie będziemy spóźnieni. Ale jeśli nie, to przypał. Bo Adam bardzo sobie ceni niespóźnialski. W sensie w ogóle, oni tam, jak ktoś się spóźnia, to jest brak szacunku, brak, you know, it's like, to jest głębsza sprawa. Więc bardzo, bardzo staram się zawsze nie spóźniać. Bye Frankie, światła, vámonos. Okej, guys, więc jednak jedziemy Uberem i teraz słuchajcie, bo zaraz poznacie Adama tak oficjalnie, chociaż on pewnie, mi się wydaje, że on będzie się trochę wstydził, ale on będzie próbował pokazać, że kompletnie nie wstydzi, wiecie, chłop z zasadami. W każdym razie, chciałabym na wstępie powiedzieć, że gdybym się widziała z kimkolwiek innym, to pewnie by mi się nie chciało. I Adam, on jest najmłodszy z moich trenerów, on jest chyba rok albo dwa starszy ode mnie. On jest specyficzny, on jest śmieszny, ja go bardzo lubię, w sensie ja z nim w ogóle teraz tyle czasu spędzam. On potrafi mnie wyzywać, tak mocno, ale na przykład nie pozwala innym mnie wyzywać. Zaraz go poznacie. Będzie trochę niezręcznie z początku pewnie, bo ja będę się dziwnie czuć tutaj z Jankiem i z kamerą i Adam pewnie też będzie się stresował, ale w sensie będzie niezręcznie. Dobra, widzimy się z Adamem. Za 3, 2. Okej, guys, to jest Adam, mój trener. Adam. Adam jest śmieszny. Dobra, więc zaczynamy trening od tego rozgrzewki, tak? Rozgrzewka jest najgorsza. W sensie to, co jest po rozgrzewce, jest okej, ale rozgrzewka jest... Mówisz, że widziałeś. No, zaraz zobaczycie. Ja tyle piszę pierwszy raz, to ja za cholerę to chyba pierwsze 4 razy. Nie umiałam zrobić przewrotu do przodu. Teraz. Czyli to. Cienie jest najgorszy, bo to jest bardzo, bardzo niezręczne. Stoisz i z cieniem po prostu robisz tak? Ja tylko robię prawy, lewy i wtedy oni się wkurzają. Przestań robić tylko prawy, lewy. Wyobrażasz sobie przeciwnika. Na przykład ja jestem twoim przeciwnikiem i bijesz się ze mną. Tylko ja nie oddaję. To... Ja, no musisz już powoli, wiesz, zaczynać na obroty wchodzić, no. Dawaj. Nie masz wyobraźni. Ja na przykład, jak ja robię, ja widzę to przeciwnika. Hop, on bije, hop, hop. Ja cały czas pracuję, nie? Hop, hop, hop. Tu jest mój przeciwnik, on ze mną chodzi cały czas.
Okej. Okay. O kurwa. Zazwyczaj ktoś mi pomaga to wiązać, ale dzisiaj muszę sama. No, a co ty gadasz, że ja to wywiążę? Ja nie powiedziałam, że ty. Ja nie wiążę żadnych, ja sama wiążę. Mhm. I teraz tu ja się zgubię, bo kciuk no. Teraz, nie? Można jeszcze. Dawaj, do tyłu. Do tyłu, nie. O, tu na nadgarstek idź. No. Jak coś trenujemy, bo są słuchy, że ile trenujesz? Kilka miesięcy, nie wiem, 4-5, ale to nie jest 4-5, ja już to mówiłam. W sensie ja chodziłam przez jakiś tam czas, raz w tygodniu albo raz na 2 tygodnie, ale myśmy robili przysiady, jakieś skoki czy coś takiego. Słuchaj, my ją dostaliśmy 4 tygodnie temu. No więc i... ta praca to tylko 4 tygodnie, pamiętajcie. Ja tu trenuję tydzień mniej niż ja, ona przyszła po tygodniu, albo po dwóch, po tygodniu tak, chyba. Tak. Ale więc... nie ma tak, że ona trenuje coś tam pół roku czy coś. Nie. Chyba, że jak teraz tak będziesz uderzać, to mogą ludzie tak ocenić, rozumiesz? Jo. Ja po prostu jestem mega trenerem. No nie tylko ja. Znowu najmilsza rzecz, jaką powiedziałeś. Ja nie rzeczy nie gadam, no, let's go. Dobra, słuchajcie, to jest koniec dzisiejszego treningu. Patrzę się właśnie na Natsu. Biega sobie ładnie. To jest tak, że ja kończę trening i ona przychodzi, albo na odwrót. Więc my się mijamy tylko przy wyjściu i ona trenuje tutaj z Piotrkiem, z Polakiem, a ja trenuję z Czeszyńcami. Tak to wygląda, teraz jadę do domu pod prysznic. Okej. Hi Frankie! Wróciłam właśnie z treningu i teraz muszę szybko pod prysznic, bo mam zaraz event w Mariocie z Cleo, bo wypuszczamy piosenkę! Action! Siemanko, seniorita! Mamy dla ciebie sosy i moja droga, ty ryzykujesz ostre albo nie ostre, proszę no, bardzo. Niektóre są... Jak ty ogólnie z ostrymi stoisz? Nienawidzę. To do losowania. Ten jest łagodny, więc może dostajesz ten. Panią medyk mamy jak coś. Ta minka nie wróży niczego dobrego. Pysia! Okej, okay. Bo... Jest okej? Okay? Takie dobre, no. Oh, shit! Cool? Jest okej? Okay? Myślałam, że będzie gorzej. Ale znośnie? Znośnie. Tak? Okay? Jest okej, okay, ale ja wiem, że czuć troszeczkę później. Przerwam to, no to bez mleka. Oj, coś ci... Będę twardy tutaj. Okay. Nie, dobra, jest okej. Okay. Jest okej? Okay? Jest okej. Okay. No to miałeś szczęście. Jej! Szczęście. Co jest? Nie, idziesz do domu. Słuchajcie, pay-per-view jest w opisie, link w opisie. Proszę zamawiać z nami pay-per-view, będzie mi bardzo miło. Hashtag Team Natsu, nie? Team Natsu, let's go. That's my face. No ty jesteś na głównym tym. Cześć, bardzo miło mi poznać Lexi osobiście. Miło mi. Arek, bardzo miło. Super, że jesteście. No, prawda? Ale to jest duże. Będzie ostra jazda, nie? Wszyscy czekają, my i my. No a zobacz, jakie to jest duże. No właśnie, nie. To wszystko jest wielkie. Przypał. Jesteśmy w trakcie, przed rozpoczęciem konferencji. Ja się dziwnie czuję, bo czuję się taka odcięta od siebie, jakby mnie tutaj nie było. Ja siedzę tak, jakbym nie była sobą. Nawet idzie Adam? To jest Adam. Adam Fajter. Adam, w ogóle ja mam trochę brany na ciebie dzisiaj. Co? Ja mam trochę brany na ciebie. Czemu? No tak. Bo mam zła na siebie i potem trochę do na ciebie. Tam. Cokolwiek tutaj powiem głupiego, nie możesz się wymyślać na filmie, okej? Okay? Obiecaj, Adam, serio. Nie ma, Adam. Ale wyższa niż zwykle, to na pewno. O tyle. No ja na live się zastanawiałam, czy ty mnie uderzysz coś na face to face. Włosem tak zaznaczyć. No, o tym możemy tak. Oh,
przeciwniczką będzie Natalia Naców Kaczmarczyk! Na podstawie tego czasu spędzonego w oktagonie, na macie i tak dalej, czy widzisz swój progres? Czy teraz jest lepiej niż było na początku? Ja trenuję od maja, coś takiego, ja bym powiedziała 2 tygodnie dłużej niż Natsu. Progres jest jakiś tam, ale no jeszcze dużo pracy przede mną. Ja byłam w pierwszym teamie X, on zaczął się kończyć powoli, każdy tam odchodził. Zostałam ja i Marcin, Julia tam mieszkała z Kacprem, Stewarta już nie było i wprowadziła się Natsu. Ona dołączyła na koniec do naszego teamu, ale tam już praktycznie... Czy sugerujesz, że Natsu jakoś zajęła twoje miejsce w jakiś sposób? Nie, ja sama odeszłam. A ona skorzystała i zrobiła drugi team. Jaki jest? Dobrze ci poszło. Shut the fuck up, ja 2 razy zapomniałam wrócić na nas. Ale co? Dobrze. To tyle w dzisiejszym odcinku konferencja. Dzięki Bogu, że mam to ze sobą. I walka. Walka jeszcze przed nami. Proszę, proszę, kupujcie z mojego pay-per-view link. Musicie to oglądać, musicie. To jest jeden z najważniejszych wydarzeń mojego życia. Błagam, link w opisie. I love you guys. So much. Bye.